Dzień dobry wszystkim, tutaj Pajtor i zapraszam na kolejny odcineczek ze Snapshota 1.9 powiedzmy. No i tak, mówiłem w ostatnim odcineczku, zajmiemy się nieco naszymi krowami, które będą nam potrzebne na książki. Tak, ponieważ ze skóry robi się właśnie te regały, tak, do enchantingu. No i właśnie mi one będą potrzebne dzisiaj. Ja tu wam trochę zaoszczędziłem oglądania nudnego i zebrałem sobie trochę drzewa wcześniej, chociaż nie aż tak dużo, jak i zasadziłem trochę trzciny cukrowej. Nawet nie pytajcie, ile tutaj awkowałem, bo i tak tylko ją zasadziłem i troszkę poczekam, jeszcze nawet do końca ona nie urosła. Także potem to może jakoś zbierzemy, jeżeli dojdziemy do tego, że będziemy mieć dużo skóry. No jak słyszycie, jestem przeziębiony jeszcze, nie wiem, trwa już to u mnie czwarty dzień, no ale postanowiłem, że nagramy sobie cokolwiek, bo tak bez nagrywania dla mnie ostatnio to też ani rusz, że tak powiem. Czekajcie, tylko jest ta nowa wersja, powiedzmy 1.8, od 1.8 to się inaczej chyba kraftowało bodajże te płotki, które będą mi teraz potrzebne, a tylko nie wiem, czy to było tak, czy na odwrót. Jo, poczekamy, a nie, jednak, dobra, jednak dobrze było. To nawet dobrze, bo będzie porówno. Wow, chyba tyle płotków mi wystarczy. Czego nie wiem, czy mam, o, jedzenie mam, to jest już super. To nie wiem, czy mam... Co ja w ogóle chciałem? Tego też nie wiem. Znalazłem 13 diaksów, a pokażę wam potem w jakimś śmiesznym miejscu. Szkoda, że tego nie nagrywałem, bo to akurat robiłem tamte inne rzeczy. To chciałem. Dobra, zapomniałem, jak to się nazywa. Zapomniałem, jak się nazywa. I teraz tak, gdzie my umieścimy te krowy? Ale myślę, że też nieco dalej. Kurczę, szkielet. Wiecie co? Diaksów mam trochę, chociaż zbrojki nie będę robił, tylko nie wiem... Nie będę robił miecza jeszcze, bo... No bo tak, powiedzmy, nie będę robił miecza diaksowego. Dopiero jak będę miał całe książki, wiecie, nie? Na 30 level. Wtedy zrobimy i od razu zenchantujemy, bo tak jak teraz będę go używał, to go niepotrzebnie zmarnuję. A teraz pójdziemy... Gdzieś szkieleta słyszałem, okej. Wow, nice. No, nie. No, dziękuję. I teraz tak, wszystkie te krowy, które są, będę musiał jakoś zebrać w jedno miejsce. Tylko gdyby nie te potwory wszystkie tutaj, które mi się panoszą. Akysz. Kysz, siema. Nie, wiecie jeszcze. Tylko tak, jeszcze, dobra. Nie. Czekajcie. Będę musiał zrobić coś fajnego gdzieś. To nawet wygląda, ale sporo tam jest wody. Ej! No, ja to sobie zawsze wybiorę super porę do chodzenia, co nie? Zawsze jak wchodzę, albo przeważnie jest noc. Następnym razem muszę zostawić sobie dzień. Tutaj może sobie wyrównamy. Zrobię to gdzieś tutaj, ponieważ... Blisko chaty, wiecie, nie chcę słyszeć tych ryków, tej krowy, bo to... Serio? Jeszcze jeden? Ej, twój kolega chyba ci powiedział, że jak tutaj się zbliżysz, to dostaniesz w czambo, nie? Dobra. Te zombie też mogłyby sobie dawać więcej info, nie? Żeby nie podłaziły. Nie wiem, zostawić tę trawę, czy nie? 34 tego... Jakoś tu wyrównamy teraz. Ogólnie też nie nagrywam tego codziennie, nie? Nie wiem, kiedy ostatni raz nagrywałem. Ale jeżeli ma być seria, to ją dokończę. Jeżeli oczywiście chcecie oglądać to dalej. Ale tak czy siak, tak dokończę. Skoro zacząłem, to dokończę. O, dobra. Nie, no tyle miejsca to mi zdecydowanie wystarczy. Ja nie wiem, co ja tutaj kombinuję. Serio? Deszcz? Dobra, nie ma jak to praca w deszczu. Nie ma jak to praca w deszczu.
teraz tak. Weźmy sobie te wszystkie mućki. Najpierw stąd. Tylko wiecie co? Poczekajcie. Opcje, muzyka. Jup, ściszmy sobie to, bo ten deszcz jest trochę nieznośny. O, Enderman tutaj. Idziecie? No chodźcie. Mućka. Chodź. Jeszcze ty zobaczysz. No chodź. No chodź. Hop, nie ma. Stój. 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 Ej, wracaj. Wracaj. I nie ma. A ty co chciałeś? Co tu chciałeś? Co tu chciałeś? I cię nie ma. Sporo tych krów. Tylko jak tu wyłączyć deszcz? Jak tu wyłączyć deszcz? Tak, żeby on nie był widoczny, bo to naprawdę przeszkadza. Kurczę, niepotrzebnie pokazywałem te siano. Chodź, mućka. Chodź, mućka. No idziesz ty. No wychodźcie z tej wody. Szybciej. Nie ma czasu. Nie ma czasu. Yo. No jeszcze koleżanka tutaj, nie? No dasz radę. Chodź. 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 Dobra, tamta właśnie też zobaczyła. Nawet dobry zasięg mają, jeżeli chodzi o patrzenie. O nie. O nie. O, nie wiedziałem, że zombie też reagują na to. Jeszcze creeper! Opuśćcie mnie! Nie! O, wow. To się nazywa fart. Może tu oświetlę? Gdzie jest ten creeper? A on tam jest. O nie, to ja idę. Idę, dobra. Na razie to mamy. To co mieliśmy, to co chcieliśmy, to mamy. Tylko tak. Nie no. Nie wiem, czy jest sens bawienie się, bo on mi zaraz pozbija wszystko. No i co? Co ja mówiłem? Co ja powiedziałem? Czemu on wybuchł? Czy krowa uciekła? Nieładnie, nieładnie. Żeby to jeszcze oddawał wszystkie rzeczy. On... go nie robi, nie? Kurczę mole. Chodź. Chodź. Nie ma. Łup. Zamykamy party. No i teraz wam dam. Teraz tyle ile mogę, to dam. Dobra, chociaż jedno. Jeszcze muszę potem zobaczyć, czy ogarnę inne zwierzaki. Chociaż nie wiem, czy mi potrzebne. Nie, krowy chyba tylko będą mi potrzebne do tej pory. Do tej pory. Tylko. Jeny, trzeba dach zbudować. Wiecie co, trzeba dach zbudować. Tylko nie mam jeszcze pomysłu, jak ja to zrobię. Nie ma pomysłu. Ale zrobię chyba tak, jak zawsze sobie budowałem. Tylko poczekajcie, ja sobie tak tutaj się rozejrzę. No nie, ten deszcz by się przydało. Da się tutaj gdzieś wyłączyć video settings, particles czy coś w tym stylu. Nie ma właśnie, bo tutaj nie mam Optifine'a, nie? Nie mam Optifine'a. Ale czekajcie, ale jestem... Wiecie co? Chyba przestanie padać, jeżeli się położę. Bo będzie dzień wtedy. Albo i nie. Albo i tak. Czemu żeś ty szybciej na to nie wpadł? Dobra. Trudno.
Trudno, trudno, trudno. Czekajcie, mam tutaj coś? Nie mam. Bo mi będzie... O, dobra, to mi było potrzebne. Powiedzmy, że tutaj zrobię sobie drugie pięterko mojego domku. Tylko z tym, że te drzewo mi przeszkadzać będzie. O. Nice, teraz tak, miałem pełno kołków, wykorzystam właśnie jako podłogę mojego domu, tylko tak, to na pewno nie będzie tutaj mi potrzebne, jak mówiłem, w każdym odcinku będę, bo nie wiem gdzie będę się wyprawiał, będę próbował dokończyć ten domek, żeby on jako tako wyglądał, tylko tak do końca z drewna to on też nie może być, ponieważ tutaj nie ma żadnej ochrony przeciw ogniowi albo nie wiem piorunom czy czego tam, bo nie wiadomo jak on może się spalić, bynajmniej w tym momencie tego nie ma. W sumie mógłbym ustawić game rule. O tym nie pomyślałem, tak żeby creepery nie wybuchały bynajmniej, ale czy to jest sens? Chyba będzie zabawniej z creeperami. Dobra. Zobaczymy jak to będzie, jak to będzie wyglądać. Bo chcę dokończyć ten domek, ale dobra, bynajmniej mamy okryty dach, bo jak jeżeli będzie nadal padać, to nie będzie tak szumić. Co jest grane? Nie mam więcej tego. Zawsze chcę coś robić, to nie mogę. Kurczę. Kurczę, kurczę, kurczę. Pieczone. A! Nice! A czekaj, tam jeszcze było jakieś. A już myślałem. Dobra, ale tak czy siak to mi będzie potrzebne, także... Jakiś nie wypał. Jakiś nie wypał, kurczę. Nice. Trzeba schody naprawić. Jeszcze... Co? Czemu te schody zawsze się tak krzywo kładą? O, teraz elegancko. Teraz tak, muszę iść tutaj. Nie no, na razie wygląda tak samo jak wyglądało, tylko że mamy ściany wyżej. Brakuje przede wszystkim okien, które będę musiał chyba jakoś tak zmontować, ale wtedy to mi nie będzie pasować. Tak jakoś... Nijakoś. Powiedzmy... Nie, dobra, okna zrobimy później. Zobaczymy, co ja jeszcze wymyślę. W każdym bądź razie ma to być tak, a nie inaczej. Dobra, teraz dajcie mi pomysł, jak zbudujemy tutaj sobie nasze wejście. Jak ta chatka miałaby tu wyglądać? Bo w sumie dach to podstawa, powiedzmy, dobrego wyglądu. Takie jest moje zdanie. Bo tam mury... Spoko, można jakoś to zdobić. Ale jak, jeżeli dach nie wygląda, to potem nic... To wszystko inne też nic nie wygląda. Jak ma wyglądać? Dobra. Powiedzmy, że zajmiemy się tym później. A teraz tak. Teraz tak, co ja chciałem zrobić? Idę zebrać trochę trzciny, bodajże nie. Zanim zbiorę tę trzcinę, zobaczę nasze plony. Aha. Jakieś buraki urosły, to urosło. Bardzo wolno to rośnie, wiecie co? Przydałby mi się mob grinder na mączkę kostną. Taki zwykły, prymitywny, gdzie te moby by się zabijały i leciały i ty do lejków. To by było właśnie... takie coś optymalnego, tylko na to bym musiał kopać znowu dużo kobla, a jak się taki mob grinder buduje, to wy wszyscy wiecie, dlatego o tym odcinku, czy tam odcinka nie będę robił, tylko po prostu chyba se zbuduję taki mob grinder. No, bo po prostu wiecie, a jak nie wiecie jak się buduje mob grindery, też mam na kanale, możecie sobie
sprawdzić, znaleźć. Mam automatyczne, półautomatyczne. Trzcina jest super. No już nie zabraknie. Bo tylko mi w sumie potrzebne będzie 16 biblioteczek. No dobra, tak jeszcze trochę i wtedy będzie git. Tak będzie git. Ile my tu gramy? 15 minut i w 15 minut widzę urośnie jeden poziom tej trzciny. Ile ja tego zasadziłem? Już nie pamiętam. To było chyba ze 3 dni temu. Serialnie? Aż tyle? I teraz mógłbym dalej sadzić, ale... Ale nie chcę, o! Dobra, takie 3 staki. Mam nadzieję, że nic nie pogubiłem po brzegach. O... Nie wiem, tak do 3 staków... Nie, ale chyba w skrzynce też powinienem coś mieć. Tu widzę tylko właśnie sporo gubię. Ale to tylko pojedyncze, no ale dobra. Sporo, sporo, zobaczcie. Zawsze to coś. Zobaczę, czy nie mam czasem w skrzynce, bo jak mam w skrzynce... Tyle trzciny. Okej, okay. Zbieram wszystko, co popadnie. W razie dzisiaj odcinek farmingu, że tak powiem. O, muszę tamtą farmę też jeszcze zrobić większą. Tutaj jeszcze jakieś schodki by się przydały, bo strasznie kiepsko się wchodzi. Skóry muszę narobić. Dobra, nie mam tutaj, a tu? Nie. Nie mam. Nie mam, nie mam, nie mam. Dobra, ale to nie szkodzi. Przerobimy sobie to później. Tutaj też niedużo właśnie brakuje, dlatego też zostawimy to, bo wtedy będę miał... Nie wiem, 3 staki? Czy tam 6 staków? Ile to się wtedy stworzy? Już sam nawet nie wiem. Teraz tak. Nie, innych zwierząt chyba to nie będę przeprowadzał, bo tylko i tak mi były potrzebne krowy. No i aby mieć te biblioteczki. Lapis mamy. No. Jeszcze was tutaj porozdwajam. Jop. Jup. Dobra. Jakąś furtkę może zrobię. Ale to nie teraz. Dziwi mnie to, że te pigmeny jeszcze zombie nie wychodzą. Jeszcze w Netherze to nie byłem. W Netherze jeszcze nie byłem. Czekam na was, że tak powiem. O, dobra, wracając tutaj do mojego tunelu, którego właśnie poszerzyłem, tak abym mógł sobie sprintować, nie, ostatnio. I tak idę sobie na dół, idę. I ten. W tym miejscu poszerzam, patrzę, tu było chyba 8 diaksów. W tym miejscu, a ja chodziłem, szukałem nie wiadomo ile, gdzie tutaj miałem tego full wypas. Czekajcie, jeszcze muszę pójść sobie trochę... Jaki głos! What the heck? What the heck? No, pali się. No chodź, idiotko. O, już trucizną wam nie chcę rzucać. Patrzcie, jaki głos. No nie, truciznę mi dała. Czekajcie, a nie... Czasem mleko nie działa na truciznę? Aż idę sprawdzę. Idę sprawdzę. Dwa wiaderka sobie wezmę. Dajcie mleć te krówy. No właśnie. Dziękuję. Gdzie jest to moje jedzenie? Okej. Jeszcze trochę i bym skinął.
A dosyć szybko się regeneruje. Dobra, teraz to możemy ją zabić. Nice! Tak od razu nie zrobiłem? No ale dobra. Miałem iść po węgiel. Jeszcze szkielety tu są. Czy mnie jeszcze nie widzi? O, właśnie zauważył. Dzięki co Bóg. By nie było, że znowu plecy mi coś zrobi. Pop. Dobra. Mamy 20 minut odcineczka. Mi się wydaje, że na tym chyba skończymy dzisiaj. Nie to, że mi się nie chce, ale zostawimy coś na następny raz. Trzeba po trochu, powiedzmy, grać, nie tak wszystko naraz, bo to w sumie by było bez sensu, jakbym tak grał non-stop. Wiecie, godzinami. Chyba, że chcecie kiedyś jakiś odcinek dłuższy, nawet i do godziny. Do godziny chyba. Wow, creeper? Ale fart. Co to za kamikadze? Na plecy mi skacze. Okej, dobra, ja się stąd wynoszę. A tymczasem, jak chcecie dłuższe odcineczki czasami niż 20 minut, to piszcie mi w komentarzach. Bo tak myślę, że do 20-25 to są takie optymalne odcinki. No, dobra, o, drzewko urosło. I teraz tak, w następnym odcinku zobaczymy, co zrobimy. Teraz muszę zadbać o to, żeby te krowy rozdwoić, farmę powiększyć, ale to sobie zrobię wszystko chyba tak o offline, że tak powiem. Póki co mamy dach itp., chatka po chatka, wszystko zrobione, cacy, elegancko. Ewentualnie zrobię sobie tylko potem tutaj jeszcze podłogę. Ciekawe, czy łóżko się rozwali? Nie, to nawet spoko. Żeby to jakoś wyglądało, a nie inaczej. Ale to dobra, jak wspomniałem, zobaczymy sobie to później, co nie? O, dobra. Pokażę wam tylko, jak to będzie tutaj wyglądać. Chociaż nie wiem, po co ja to robię. Ja to miałem grać survivala. No ale dobra, tam. Wiecie, aby przejść tylko tą grę, ale czasami tak pobudować, to też nie zaszkodzi. W końcu i tak jeszcze na mnie długa droga czeka, jeżeli chodzi o to, żebym poszedł pokonać smoka i w ogóle zwiedzić tamten end, co nie? Bo tam są dwa endy. Bo jakby to powiedzieć... nie to miałem... No sporo itemów mi jeszcze potrzebno, bo ja na przykład tam bez koksów to też nie chcę iść, chociaż... Nie wiem jakie jest zachowanie teraz smoka na tej wersji. Zobaczymy, co do niego będzie potrzebne. Jeszcze muszę zenchantować sobie łuk. Muszę jeszcze zrobić to i owo i... No i po prostu to zajmie sporo czasu, także... Także nie będzie tak łatwo. Nie będzie tak łatwo, o. Łe? Niesymetrycznie, czy co? To coś... Dobra, już widzę błąd. Dobra, ja na tym kończę. A wy się ciepło trzymajcie i do zobaczenia. Cześć!